Kuba Błaszczykowski, jeszcze Ciebie chciałem zapytać o niego, czy on jest dla Ciebie takim, nie chcę powiedzieć, że zaskoczeniem, bo on był w tej reprezentacji, wszyscy znamy wartość piłkarską Kuby i wiemy o tym, ale nie miał najlepszego sezonu w lidze za sobą, trochę tak podczas tego turnieju stał się zaprzeczeniem tych naszych wszystkich teorii, że piłkarz musi być w rytmie ligowym, musi grać mecze, bo tylko wtedy może być sam przygotowany na treningach. Tymczasem on jest jednym z najlepszych piłkarzy w naszej reprezentacji tutaj we Francji. To możemy śmiało powiedzieć, liczby same to mówią za niego. Jesteś zaskoczony, że to tak się ułożyło w jego przypadku? Szczerze powiem, że bardzo, nie zaskoczyło, ale no jestem bardzo, podziwiam to co zrobił do tej chwili w tych meczach. Widać nawet po tej bramce, którą szedł ze Szwajcarią, tak? Ja tak się zastanawiałem, że ja tą sytuację miałbym, to bym raczej bym gdzieś uderzał. No gdzieś tam podnosiłbym tą piłkę, tak? A on no, fantastycznie to zrobił. Widać, że na reprezentacji mu zależy. W ogóle Kuba to zawsze, od zawsze był takim moim, nie idolem, ale takim właśnie zawodnikiem, na którego zawsze patrzyłem, tak? Wiadomo, gdzieś tam się to może trochę wyrównało, że podeszłem już gdzieś tam, gdzieś też jestem ważnym tym zawodnikiem, tak jak on zawsze jest do tej pory, więc fajnie, że mu się tak układa, że wrócił w takim momencie, ma taką formę i mówię, cieszę się, bo ja to zawsze z nim dobry kontakt miałem, z tym dobrym kolegami i cieszę się, że mu tak idzie i pomaga nam. No to jest coś naprawdę, coś fantastycznego, że w takiej formie jest.